Mrocznie. Halloween, które było, nie wiem, dużo dni temu. Tak, witajcie w Dead by Daylight. Dziś sobie zagrałem właśnie w Dead by Daylight i przed chwilą właśnie próbowałem sobie tą grę otóż nagrać. I patrzę, co to kurde jest? Co tam w ogóle dodali do tej gry? Dawno w to nie grałem w sumie. Dodali jakieś archiwa. I tak sobie patrzę, tu kolekcja, jakiś głód. Co to jest w ogóle? Ukończ wyzwania Auris, odblokować te wpisy. To są jakieś historie, czy coś takiego? Urodziny Claudette. Claudette, sorry. Co? Co to jest? Wyzwania. Prolog. Wybierz wyzwania, by przejść przez sieć Auris. Wewnętrzne oko. Przynieś światło, napraw łącznie tyle generatorów, a tu jest powieść na tyle ocalałych. Dobra, to my będziemy grać raczej w tą stronę. O, właśnie, chcę to wyzwanie sobie przyjąć. A, czy mogę tylko jedno wyzwanie jakby robić, okej. Dobra, czyli musimy w tym meczu sobie, naprawić dwa generatory. No to jest dosyć easy. Tu byśmy raczej musieli, no w sumie na jednym meczu byśmy mogli to w sumie zrobić też. Ale naprawimy łącznie dwa generatory, ja jestem takim turbo super... O, wow, to jakiś dziadek w ogóle stał. Z czymś tam. Kto to jest w ogóle? Szczelina tu jest jeszcze jakaś. Trupie serum. To waluta używana w sklepie, można za nią kupić wyłącznie elementy modyfikacji związane z wydarzeniem Halloween, zarazy i świętego katalizatora. Czy to jest tylko... Aha, 64 dni. Czy to jest tylko jakiś... event, czy to jest faktycznie dodane takie na stałe do gry, bo jeśli na stałe do gry, łoj, tu można jakieś fajne rzeczy sobie zdobywać. Jakie to jest super. Normalnie będę grać w ten Dead by Daylight. Tak. No, dawać jeszcze jedną osobę, nie będzie git. O, mamy w ogóle dwa trupie serum. Od zamknięcia szczeliny, czyli co dwa tygodnie jakby ta szczelina się zamyka, czy to jest tylko jako Halloween? Nie rozumiem tego. No to lecimy, kurde, dwa silniczki stoją otworem dla nas. I trzeba je naprawić. Naprawić silniki trzeba. Dzisiaj trzeba naprawić silniki. Gdy ocalały... Nie zdoła uciec z mapy. Traci on swój przedmiot. Nie, sorry, jestem dzisiaj jakiś kupi czy coś, nie wiem. Jak za, nie wiem, 10 sekund nie będzie gry, to robię cięcie. Raz, dwa, 7, 10. Cięcie! O, już jest mecz. Dobra, trochę to potrwało jednak. A, no dobra. Wszystko jasne. Dobra, to ja już wam daruję to czekanie i widzimy się w kolejnym meczu. Dobra, jesteśmy w kolejnym meczu. Ja sobie tutaj dam może jakieś... Może coś tam sobie dam. Rozrzedza. Zagęszczam mgłę, powiedzmy. Wezmę sobie skrzyneczkę. I z tym i... Dobra, i to. Tak, i jestem gotowy. I możemy zaczynać. W ogóle Henryk Dzbaniarz z nami gra, już lubię jego nick. Będę go ratować. Henryk Dzbaniarz. Troszkę to trwało faktycznie, nie wiem czemu tak jakoś ostatnio... Strasznie powoli. O, zjednoczenie, yo, siema. A ja sobie przeskoczę w tamtą stronę. XD. O, czaszki moje! Nie umiem jeszcze grać do końca. Nie umiem grać jeszcze do końca tą postacią. Wiem, że jestem takim jeszcze na... o Boże, dobra, ja nie umiem grać, sorry. Dawno nie grałem w tą grę, więc będę na pewno derpić jak totalnie jakiś derp.
więc już nie przedłużajmy. Naprawiamy silniczki. O nie, to ruinka! Nie by... Ej, czekaj. Czy tamte kości to nie były ten? To nie była ruinka? Chyba nie. Coś mi się nie wydaje, żeby to była ruinka. W ogóle jakieś nowe dźwięki poddawali, ja nie rozumiem. O nie, tam jest ten killer. Nie go widziałem. Naprawię chociaż ten silnik. Niech inni szukają tej ruinki. On się skupił na Bigim. Tuneluje go totalnie. Oż w dupę sobie patrzyłem na to, że Bigi został powieszony. Ale przynajmniej go troszkę odciągnąłem od tamtego miejsca. On pewnie będzie szedł w moją stronę. Dzięki temu. A... ktoś będzie mógł łatwiej uratować Bigiego. Ewentualnie ja uratuję Bigiego. Możliwe, że tam gdzieś obok niego jest ta ruinka. Dlatego on jej broni. I chyba jest tak... O, tam jest właśnie ruinka. Ja ją widzę. Gdzie ona była? A nie, to był na silniku dynia po prostu. No to fajnie. Fajnie. On się cały czas kręci w tym w tym miejscu, nie rozumiem dlaczego. Tak jakby gdzieś tu była ta ruinka. A, to jest Bigi, kurde, skupił się na Bigi, oby się na mnie nie skupił. Ej, ale na... Ja naprawdę jestem derpem, co nie? Wejdę sobie do skrzynki. Bo on może ma ten barbecue and chili czy coś takiego. Jak on ją powiesi, to będzie mnie widzieć. A jak jestem w szafeczce, to on nie widzi mnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy coś takiego, nie wiem. Chyba już mogę wyjść. Okej. Czy on tam gdzieś stoi? Chyba go nie ma. No nie! Koleżanko! Zabrałaś mi, ja chciałem uratować. On tam jest, patrzcie go. On mnie tu widział, czy co? On mnie tu jakby wyczuł chyba. Dobra, pobiegł sobie dalej. XD Master Dodger, kuźwa. Przed killerem. W sumie ten silnik, gdzie on był? Tu. To nie jest naprawiony jakoś sporo. Dosyć nie jest naprawiony, więc ja sobie stąd pójdę, nawet go zepsułem bardziej. Gdzie jest ta głupia ruinka? Normalnie już powinna być dawno znaleziona. Czy ja jej tylko szukam, a oni się bawią z tym killerem, czy co? Nie mam pojęcia. Dobra, chyba wiem, gdzie będzie ruinka, wiecie? Ruinka może być także u góry. A tu mało kto wchodzi. Ewentualnie wchodzą tutaj ludzie, którzy się ganiają z killerem. Ale tak to w ogóle. No ja nie widzę tej ruinki. The fuck. Nie, tu kuźwa nie ma. Nie ma mnie tu. Powiedziałem, że mnie tu nie ma! Boże, jestem totalnie... Może ja nie wrzucę tego odcinka? No prawie, kurde! Prawie się ten wywiglowałem, czy jakoś tak. Dawaj, ściągać mnie. Ściągać mnie. Ściągać mnie. Go, teraz ty powinnaś biec! Ta powinna już teraz biec, mnie zdejmować, zanim tamta...
zostanie zawiśnięta. No patrz, przecież widzisz, że killer idzie z nią. No brawo, w końcu nie idzie. Chociaż, no ja mówię tak, o, jesteście tacy słabi w ogóle. No ja też jestem słaby. To jeszcze gorzej. Dobra, ja stąd uciekam. Henryk Dzbaniarz. Razem z Henrykiem Dzbaniarzem wygramy to. O nie! O nie, Henryk Dzbaniarz. Daj mi się wyleczyć do końca. Czajcie, żadnego silnika nie zrobiliśmy. Kompletnie. Derp nad derpami. Dobra, na stówę ma barbecue. Mogłem wejść do tej skrzyneczki. Aha. Nie, chyba nie miał. Gdzieś poszedł w jakimś innym kierunku. A ja sobie polecę tędy. Co? Czemu on tak zrobił? O! Tu była ruinka. Dlaczego ktoś naprawiał silnik zamiast ruinki? Dobra, to już nieważne. Gdzie jest brama? Tam jest brama, a ja widzę, że on biegnie do tamtej bramy, kolejnej. Więc wiecie co? Ja sobie pobiegnę do tamtej bramy, do której on biegnie. Bo on pobiegnie do tamtej bramy i on później zobaczy, że tam nikogo nie ma i się zacznie wracać. A ja w ten czas może mi się uda otworzyć tamtą już. Ale mi serce bije, dawaj Enki, wygrasz to. On gdzieś tu jest. On zaraz tu przybiegnie, zobaczy czy... Ja nie otwieram tej bramy. Naprawdę, ten mecz to jest totalna porażka. O nie! Uciekłem. Nie, tu nie ma. Nie szuka XD. Pobiegłem do innej bramy. A, no tak. Przecież. Zapomniałem, że to mnie zabija. Zapomniałem, że dodali nowe zakończenie, że kuźwa czas. To był głupi mecz. Sorry. To był naprawdę głupi mecz, ale na samym końcu, kurde, miałem już taką adrenalinkę. Może jednak się uda, może ktoś ucieknie, ale... Dupa. Henryk Dzbaniarz coś tam zrobił. No, z niego taki dzban, że widzicie, najwięcej zrobił Henryk Dzbaniarz. Szkoda, że troszkę bardziej się nie wkręciliśmy. Zagram sobie dwa mecze oczywiście. Nie wiem, ile one będą trwać, ale... może to spróbuję jakoś pomontować, bo tamten mecz to był totalnie... totalnie do dupy. Dobra, tym razem także weźmiemy... a nie apteczkę, tylko skrzyneczkę. No z tymi samymi rzeczami, co nie? I spróbujemy naprawić te dwa silniki, żeby ten jakiś tam, ten jakiś łohoho, jakiś challenge wykonać. Czy coś, nie wiem w ogóle co to daje, na czym to polega. Ale no, ej w ogóle to troszkę jakiś postęp został zrobiony, bo trochę naprawiałem te silniki. Więc w sumie spoko. I... No i w tym meczu spróbujemy jeszcze raz do końca ten pasek dojechać. Let's go!
końcu. Więc let's go. Zjednoczenie. O, ktoś chyba wziął ten, że wszyscy zaczynają razem, czy nie wiem, coś. Dobra, naprawiamy. Let's go. O, nie ma ruinki, jak dobrze. O nie, to będzie ten, trapper. Golo nas powiadomił, że to będzie trapper. Trapper jest spoko, w sumie jako killer najlepiej mi się nim gra, on jest najbardziej takim killerem, który polega na to, żeby kurde być... O siema. Kurde. Oczywiście ja muszę się też złapać, co nie? Jak to ucieknięto, jak nie ucieknięto? Myk. O. Dawaj szybko, szybko. Jest. Easy. Myślał, że pobiegłem tam? Skądże znowu? O. Czuję, że jestem w niebezpieczeństwie. No! Kurde, głupie palety! Co to była za paleta głupia? Jezu, gdyby nie ta paleta, to bym jeszcze uciekł sobie, no i poganiał się z nim. A i. Tfu! Nie lubię palet. Głupie palety. O, weźcie tutaj paletę, ktoś ten wcześniej. O, bardzo dobrze, 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 dobrze. Dawaj, dawaj go. Jest, że spadnę. Yeah! Banzai. O. Mnie tu nie ma. Odpuścił sobie. Odpuścił sobie. Ale mógłby być mądry, na przykład tu podejść, zrobić pułapkę właśnie na tym, na tej palecie, co nie? Mógłby być mądry. Dawaj, lecz mnie. Stary. Gwiazda mnie leczy. Kurde, on specjalnie na paletę. Mógłbym tam podbiec i tą paletę mu trzasnąć, ale nie wiem, czy bym zdążył. W końcu jakiś ciekawy mecz, a nie kurde z tym... Jak się to nazywa? Z tą ruinką głupią. Tu już jest naprawiony silnik, bo są otwarte te wrota. Dobra, spróbuję ten silnik naprawić. On jest dosyć chyba ciężki, tak mi się wydaje, bo tutaj on jest bardzo na widoku. Oni się tam będą ganiać z tym killerem, a ja sobie zrobię ten mój jakiś tam challenge, to nie? O. Ma się chyba ten w ogóle, ten kolo sam się chyba próbował ściągnąć. A tamtego w ogóle pilnuje cały czas, z tego co widzę. Jakieś tam piksele ciągle chodzą obok niego i niby nie ściągają. Ja pierdzielę, dobra, przynajmniej jakaś dywersja czy coś takiego, nie wiem, żeby tu ten killer przyszedł. Nie wiem co ja robię, naprawdę, sorry. Killer, chodź tu. Znaczy, jeszcze nie chodź, ale... O, teraz ty już możesz iść. Uwaga, bo zaraz kichnę. Och, kurde. Nie wiem, czy czasem nie zrobiłem źle. Chociaż nie, jeden silnik został już, więc jest okej. Okay. Przeszukajmy sobie to. Bo mogłem zrobić tak, że po prostu zostawiłem dwa silniki obok siebie, co nie? I wtedy jest bardzo ciężko już to jakby... zrobić. O, żółta skrzynka. Super. Cieszę się. Mogę zrobić tak. Na przykład. I killer będzie tutaj kogoś miał. Ja po prostu tak dotknę tego haka po prostu tą skrzyneczką i ten hak spadnie i będzie. Hehehehe. Fuck you, killer. Tak często robiłem na swoich meczach.
Plus z tego naprawdę sporo punktów jest. O, na przykład tam, gdzie oni teraz padają, ja mógł ten hak teraz sabotować, co nie? O, ten tutaj. Bo on pewnie na tym zawiśnie. Albo nie. A, jednak zawisł. A mogę najpierw w sumie to sabotować, jakby kogoś złapał tutaj, bo to jest ostatni silnik, co nie? Ja wtedy pyk! I nie ma typa. O, super. Dostał powiadomienie. Nie jestem pewien, ale chyba podgłośnili naprawianie silników. Bo ja teraz prawie nie słyszę killera, nie? Znaczy, nie słyszę bicia serca. A zawsze lekkie jakieś tam słychać. Nie wiem, czy nie zostawiłem śladów czasem. Ta, zostawiłem ślady, ale jestem debilem. Drugi zawis, nie, dawid zawiśnięcie na ten kuźwa, który jest zepsuty, nie? XD. To fajnie. To fajnie. I teraz on będzie kampę, nie? Miał. Ta, to jest kamper. Kamper? Ta, taki troszkę kamper. Taki, że niby go tu nie ma, ale co chodzi. Kuwa, typie, idź se stąd. O, dawaj, dawaj, ściągaj, ściągaj, teraz. Dawaj, 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 dawaj. Hehe, borrow times. O nie! Kurde! Nie no, naprawdę, ja jestem po prostu... zniesmaczony tym meczem. I zachowaniem tego typa, bo on jest kuźwa badziewny i słaby i badziewny i jeszcze raz słaby. Czy to jest... Nie, to jest hak, dobra, po mnie. O! Ha, ha! Złapał się! Ha, ha! Język, ty po głupie! Kurde! Nie widziałem tego czerwonego, tego jego. Nie myślałem, że tu paleta jest, a tu są dechy po palecie. Ale głupota. Sam się złapał na ten... Na pułapkę, ale derp. Dawaj, 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 dawaj. Nie powieś, nie powieś. Nie, na powiesi. Dupa. Dawaj, dawaj, dawaj. O! Czy on mnie... Co? Co? Co się właściwie stało, bo nie rozumiem tego. Nie wiem, co się stało, ale uciekam jak najdalej. I sorry, ale wiem, że tu silnik jest, naprawiam na 3 ten, ale ja wolę się naprawić najpierw. Okej. Naprawdę, i killer jest głupi. Ale powiem wam szczerze, że ja też kuźwa zaderpiłem na tym meczu jak tylko się dało, nie? O, idzie tu. Co? Nikt nie ucieka śmierci. O, fuck. On go powiesi tu i będzie go, kurde, ten, kampić. Tak? On tak będzie robił? Czekaj, cię zaraz zobaczę. Ta, nie idzie do drugiej bramy. Jako, że... Czy ta brama została otwarta? Chyba tak. Nie, przykro mi. A nie, co się stało? Tamta brama została otwarta? Mnie to wali, ja otwieram tą.
Naprawdę, sorry Edzi, czy jakoś tak. Edzi, czy coś, nie. Ale na narażonym nie mam szans. Dawaj. No, w dupę. Dobra. O nie, jeszcze Star! Boże, przepraszam cię, Star, przepraszam. Przepraszam cię. Yo, siema, naprawdę, jesteś ziom. Ale naprawdę, ja uciekam stąd. Dobra, to no to tyle. Jestem, kuźwa. Ale mnie, kurde, wypiszą brzydko. O nie, że uciekam, ale on miał tego, on miał, kurcze. On miał, jak to się nazywa, narażonego, to ja nie miałem w ogóle szans go tam podejść, w ogóle, wow, ile punktów. W jedną co zaraza, co to jest w ogóle. Dobra, coś tam zrobiłem. Przedmiot utracony, zdobyty, fajnie. No i super. No i mam super tutaj to wyzwanie. Co ja jeszcze muszę tam zrobić? No i to jest zrobione, przy czym, albo odebrać nagrodę, tak, chcę nagrody. Co dostałem? A, 15 punktów, znaczy 15 tysięcy punktów. Co to jest? Daj mi z haka tylu ocalałów, musisz to zrobić w bezpieczny sposób. To proste są zadania dosyć. Mimo tego, że... A, i tu dostanę jakieś kartki, czy coś takiego. I później kolekcję odkrywam chyba. I dostaję filmik jakiś specjalny. To jest fajne. Fajne to jest, podoba mi się. Epilog. Ukończ poziom, aby odebrać nagrody. I tu są jeszcze poziomy. Ja pierdzielę, ty. Ja nie wiem, czy ja to zrobię, bo ja w sumie rzadko gram w to. Ale wygląda to nawet na ciekawe. Dobra. W tym miejscu się pożegnamy do kolejnego odcinka z Dead by Daylight. No i na razie, trzymajcie się, cześć.